dlaczego ten aspekt zarządzania zdrowiem jest dla nas taki ważny? Dlaczego kładziemy na niego aż tak ogromny nacisk i ma u nas rangę poniekąd takiego strategicznego elementu? Ja myślę, że to jest najlepsza odpowiedź. Jesteśmy załogą nieuchronnie starzejącą się. Co prawda na chwilę obecną średnia wieku naszej kadry to jest 37 lat, natomiast my już w tej chwili podejmujemy różnego rodzaju akcje profilaktyczne i chcemy zadbać też o to, o zdrowie naszych pracowników, by tym dobrym zdrowiem móc cieszyć się jak najdłużej. Natomiast też nauczeni doświadczeniem wiemy już też, że zanim podejmiemy jakiekolwiek działanie, my najpierw prowadzimy bardzo szeroką diagnozę. Szalenie ważny aspekt, żeby naprawdę zbadać przede wszystkim najpierw potrzeby i zrobić diagnozę swojej kadry, swojej załogi, jakie są konkretnie schorzenia i w jakim kierunku powinniśmy działać. I tak jak obiecałam, zatrzymamy się na chwilę nad projektem, nad produktem, który wdrożyliśmy sobie 2 lata temu w naszej firmie, a do którego też przez kilka lat dochodziliśmy. To jest tak zwany kalendarz zdrowia. To jest, proszę Państwa, plan różnorodnych akcji profilaktycznych na cały rok, który jest zdefiniowany oczywiście stosunkowo wcześniej. I tak jak tutaj widzimy, każde 2 miesiące to jest inna akcja profilaktyczna dedykowana innym schorzeniom. W tym roku na przykład zaczynaliśmy od profilaktyki nowotworów, a kończymy na profilaktyce chorób tarczycy. To jest, tak jak wspomniałam, taki nasz produkt finalny. Ja nie będę jakby za bardzo wchodziła w jego szczegóły też, natomiast bardziej nam zależy na tym, żeby Państwu przedstawić, jak my do tego doszliśmy i jak w ogóle on się u nas w firmie pojawił. Oczywiście na początku chcieliśmy naszym pracownikom dać bardzo dużo przeróżnych akcji i one były takie dosyć ad hocowe, one nie były ustandaryzowane. I oprócz tego, że nas dużo kosztowały, to nie widzieliśmy specjalnie też zainteresowania po stronie pracowników. Więc to był dla nas też wtedy taki pierwszy impuls do tego, żeby się zastanowić i żeby przeprowadzić taką dogłębną diagnozę co do potrzeb naszych pracowników. Zbadaliśmy to na różnych płaszczyznach, śledziliśmy też oczywiście trendy, jakieś przyszłe prognozy zachorowań, które mogą w Polsce wystąpić i na bazie tego powstał właśnie taki plan, w którym realizujemy w każdym roku 6 różnych akcji profilaktycznych. Każda trwa 2 miesiące. W ramach każdej z akcji nasi pracownicy mają możliwość przeprowadzenia specjalistycznych badań na terenie firmy, ale także później wraz z wynikami tych badań mają możliwość skonsultowania tego z odpowiednimi specjalistami. Co nam to daje? No, przede wszystkim te działania są ukierunkowane i mocno wpisują się w potrzeby naszych pracowników. My działamy w sposób usystematyzowany, mamy pewną standaryzację, a oprócz tego też te 12 miesięcy mamy tak podzielone, że każdy z naszych pracowników jest w stanie tam znaleźć coś dla siebie. Oczywiście każdy kolejny rok to jest nowy kalendarz definiowany na nowo. Kolejny nasz produkt to jest gabinet fizjoterapii, gdzie pracownicy oczywiście w godzinach pracy mogą skorzystać z różnorodnych usług. Jak do tego dochodziliśmy? Jak Państwo jesteście sobie w stanie wyobrazić, mając 30 lat, zatrudniając się w firmie ZITECH, nikt nie myśli o tym, aby mieć dostęp do fizjoterapeuty. Natomiast po 20 latach działalności, gdzie ci pracownicy wykonują codziennie te same manualne czynności, no to sami zauważyliśmy też, że jest ogromna potrzeba, bo po prostu wzrosła nam też zachorowalność związana z różnym układem ruchu. W związku z tym zaczęliśmy troszeczkę nieśmiało. Zaczęliśmy od samej konsultacji z fizjoterapeutą, on do nas przychodził, pracownicy mogli tam z nim porozmawiać, on wskazywał, co należałoby zrobić. Efekt był bardzo pozytywny, to znaczy my odzyskaliśmy taki pozytywny feedback, natomiast to działanie zrodziło kolejną potrzebę. Od razu pojawiła się potrzeba tego, żeby oprócz konsultacji były również zabiegi na terenie firmy. Rozwiązaliśmy sobie ten problem w taki sposób, że zaadoptowaliśmy istniejące pomieszczenie na gabinet fizjoterapii, natomiast zarówno wyposażenie, jak i usługi, które są teraz w nim świadczone, zleciliśmy firmie zewnętrznej na zasadzie outsourcingu. Takie rozwiązanie mamy od kwietnia tego roku, bardzo nam się sprawdza i dodam tylko, że miesięcznie realizujemy ponad 350 zabiegów, z których pracownicy są naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni. Nasi pracownicy sami zgłosili taką potrzebę, więc my, nauczeni doświadczeniem,
zapewniliśmy im dostęp do psychologa, tak jak do każdego innego specjalisty na terenie firmy. Po czym się okazało, że specjalnie nikt z tego nie chce skorzystać. I byliśmy bliscy już tego, żeby po prostu zrezygnować z tych usług, ale jeszcze raz ich zapytaliśmy, czego potrzebują najnormalniej w świecie. Okazało się, że oni potrzebują anonimowości. I od tego czasu te usługi realizujemy poza firmą. Pracownicy mają do nich dostęp anonimowo i w sposób komfortowy mogą dla siebie z tego skorzystać. Natomiast to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to w sposób, w jaki działamy, który przynajmniej w naszej specyfice się sprawdza. W zakresie właśnie zarządzania zdrowiem stosujemy taki cykl PDCA, pewno większość Państwa z nich o nim słyszała. On zakłada przede wszystkim systematyczność, ale też ciągłe doskonalenie. Więc zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki, my najpierw przeprowadzamy diagnozy i potrzeby pracowników są dla nas tutaj na pierwszym miejscu. Dopiero potem zaczynamy działać, ale nawet jak już zrealizujemy plan, to go weryfikujemy też, na ile on jest skuteczny i na ile przynosi wymierne korzyści. Tutaj mamy twarde wskaźniki, które nam mówią o tym, jakie są właśnie wymierne korzyści naszej działalności. Badanie zaangażowania w naszej firmie jest o 13 punktów procentowych wyższe niż w innych firmach produkcyjnych w Polsce. Barometr nastrojów to jest taki wskaźnik, który mówi o zadowoleniu naszych pracowników. On jest na poziomie powyżej 80% i też rok do roku nam rośnie. A to, co nam spada, co nas akurat rzeczywiście cieszy, to jest fluktuacja i to jest dla nas dosyć istotny wskaźnik z tego względu, że jak wiemy, no, rynek w tej chwili jest dosyć wymagający, a to jest dla nas potwierdzenie, że my cały czas jesteśmy dla naszych pracowników atrakcyjnym pracodawcą i że to, co robimy, ma rzeczywiście sens.